Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, o który bardzo dużo osób mnie prosiło, ponieważ w ostatnich dniach pożegnaliśmy wybitnego aktora teatralnego Andrzeja Strzeleckiego, znanego jednak szerszej publiczności głównie z roli w Klanie, gdzie wcielał się w postać Tadeusza Kozieły. Pan Andrzej był również satyrykiem, założycielem i dyrektorem Teatru Rampa, a także rektorem Akademii Teatralnej w Warszawie. Myślę, że próśb o zrealizowanie odcinka o nim było tak wiele, ponieważ przez ostatni czas wszyscy zaangażowaliśmy się w walkę o jego życie. Niestety pan Andrzej zmagał się z nieoperacyjnym rakiem płuc. Dlatego też prosił swoich widzów, a także środowisko aktorskie o wsparcie w leczeniu. I odzew był niesamowity. Naprawdę bardzo dużo osób zaangażowało się w pomoc temu aktorowi. Niestety tak samo jak wszyscy walczyliśmy o życie pana Andrzeja, tak wszyscy przegraliśmy tę walkę z czasem. Dlatego na pewno wstrząsnęła nami ta informacja i dlatego myślę, że wszyscy wspólnie chętnie przypomnimy sobie życiorys tego aktora. Serdecznie Was zapraszam. Andrzej Tadeusz Strzelecki urodził się 4 lutego 1952 roku w Warszawie. Przyszedł na świat w rodzinie dziennikarzy i dziennikarstwem zajmował się już jako nastolatek. Właściwie nie wyobrażał sobie, że zwiąże swoją drogę z innym zawodem. Jednak w końcu przyszła pasja aktorska oraz nauka w szkole teatralnej. Zacząłem pisać jako 17-letni chłopak, wspominał w rozmowie z Nowościami. Pracowałem w świecie młodych i sztandarze młodych. To, że zajmuję się dziennikarstwem, było dla mnie oczywiste i naturalne. Potem zdarzyła się szkoła teatralna i poszedłem tą drogą, ale pisania nie porzuciłem. Zacząłem pisać dla teatru, dla kabaretu. Nie mam więc uczucia niedosytu, chociaż wybrałem inny zawód. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego, a także Reżyserskiego Warszawskiej Szkoły Teatralnej, której wiele lat później został rektorem przez dwie kadencje. W 2004 roku otrzymał tytuł profesora nauk teatralnych i od 2008 roku do 16 pełnił rolę rektora. Po studiach związał się z Teatrem Rozmaitości, ale to dopiero później przyszła jego najdłuższa miłość do Teatru Rampa, którym przez ponad dekadę również kierował. Był również, tak jak Wam powiedziałam, satyrykiem i założycielem kabaretu Kur. Ogólnie był świetnym aktorem teatralnym, grywał w różnych teatrach, ale również mogliśmy go oglądać w teatrze telewizji. Grał w kilkunastu spektaklach, takich jak Król, Kraju Rozkoszy, Żółta Szlafmyca. Był to ogólnie człowiek renesansu, niesamowicie uzdolniony. Oprócz tego, że grywał, również reżyserował i tak jak Wam wspominałam, również pisał sztuki teatralne, choć na wielkim i małym ekranie nie gościł zbyt często. Owszem, na swoim koncie miał sporo ról, jednak wielu z nich nie zapadał widzom w pamięci. Na wielkim ekranie zadebiutował w 1967 roku w wojennym filmie Jana Rybkowskiego, Kiedy miłość była zbrodnią. Zagrał też w Kuchni Polskiej, Przeprowadzkach, W pustyni, W puszczy, Rozmowach nocą i Niani. Ostatni raz na ekranie pojawił się w 2011 roku w filmie Jerzego Hoffmana 1920 Bitwa Warszawska w roli Wincentego Witosa. Oprócz tego, że oczywiście zajmował się sztukami teatralnymi, również reżyserował, pisał scenariusze i prowadził gale oraz festiwale. Związany był również z telewizją, dla której bardzo często pisał programy. Napisał także dwie książki, Człowiek w jednej rękawiczce i Człowiek z parawanem. Ale tak jak już Wam powiedziałam, był rektorem Warszawskiej Akademii Teatralnej i ta praca bardzo go pochłonęła. Zresztą po jego śmierci bardzo duży był odzew w środowisku, również wśród młodych aktorów. Tych, którzy wychowali się, tak naprawdę nauczyli się uprawiania zawodu pod okiem pana Andrzeja. Dlatego, że bardzo był zaangażowany w tę pracę, bardzo go pochłaniała, niewiele już zostawało czasu na inną twórczą pracę, a trzeba jeszcze przecież wziąć pod uwagę pracę na planie serialu Klan. W doktora Koziełę wcielał się przez ponad 20 lat i mimo, że na początku miała być to mała rulka w Klanie, on był przekonany, że na pewno przylgnie do niego na dobre. I faktycznie miało to być tylko na chwilę. Postać doktora Kozieły miała być przeciwwagą dla tego poważnego, choć czasem zabawnego, ale jednak stonowanego, statecznie stąpającego po ziemi doktora Lubicza, no a doktor Kozieło z jego zakręconą małżonką stanowił świetną przeciwwagę. Dlatego też bardzo spodobał się publiczności, przyjął się na stałe
sprawę do serialu i ta przygoda, która miała być tylko krótkim epizodem, rozciągnęła się na ponad 2 dekady. Często takie role jednak przysparzają sporo problemów. Pan Andrzej od razu wiedział, że zawód aktora wiąże się z rozpoznawalnością, jeśli trafi się właśnie taka dość charakterystyczna rola. Doktor Kozieło był flegmatyczny, nieco nieporadny, no i troszeczkę zdziwaczały, więc wiadomo było, że ludzie od razu tak pana Andrzeja zapamiętają. I wielu aktorów mówi, że nie znosi takich ról przez to, że wszyscy się do nich zwracają, właśnie tak jak do tych osób, które odgrywają. Wszyscy myślą, że faktycznie na przykład pan Andrzej musiałby być właśnie taką flegmatyczną osobą. Wszyscy myślą później, że na przykład pan Andrzej w tym wypadku jako doktor Kozioła, skoro jest taki nieporadny, to w życiu też tak jest. Ale panu Andrzejowi zupełnie to nie przeszkadzało. Ludzie nie widzą, że zrobiłem ponad 50 przedstawień teatralnych, że uczę w szkole teatralnej i piszę. Mówił kilkanaście lat temu w rozmowie z Teletygodniem. To nie pretensja do losu, tylko fakt, z którym nie ma co dyskutować. Ciekawe, jedna z książek pana Andrzeja dotyczyła golfa, bo był on zapalonym golfiarzem, uwielbiał ten sport i postanowił przyjąć rolę doktora Kozieły pod warunkiem, że również jego największą pasją będzie właśnie golf, żeby trochę wprowadzić ten sport pod strzechy, bo przecież jednak ponad 20 lat temu była to pasja dość elitarna. To było w czasach, kiedy Klan był u szczytu popularności, po 3 roku emisji. Po otrzymaniu propozycji pomyślałem, że mogę wypełnić misję i sprawić, by golf trafił pod strzechy, a widzowie poznają lepiej tę dyscyplinę. Zawsze zajmowałem się propagowaniem tego sportu i nadal to robię. Jak wielu aktorów o swoim życiu prywatnym nie mówił za dużo. Wiadomo jednak, że w młodości przeżył rozstanie, które bardzo nim wstrząsnęło. Otóż jego narzeczona zdecydowała się zostawić go dla innej miłości. Pierwszą wielką miłością artysty była aktorka Anna Szczepaniak. Poznali się na studiach i byli zupełnie różnymi osobami. On był spokojny, zdystansowany, ona pełna energii, wszędzie było jej pełno. Dlatego wszyscy myśleli, że idealnie się uzupełniają. Jednak serce aktorki w pewnym momencie zabiło mocniej do innego mężczyzny. Ukochana Strzeleckiego wdała się w romans ze starszym od siebie 15 lat Andrzejem Antkowiakiem. Mimo że była już wtedy zaręczona z panem Andrzejem, kiedy jej nowa miłość zdecydowała się zmienić miejsce zamieszkania, ona wybrała się za nim. Niestety Antkowiak zmarł nagle z powodu tętniaka mózgu. Wtedy pani Anna, która miała zaledwie 28 lat, zdecydowała się na straszny krok, którym jest odebranie sobie życia. Pana Andrzeja na pewno bardzo to dotknęło. Później jednak dość szybko wszedł w związek małżeński. Jego pierwszą żoną była Ewa Czarnecka, scenografka. To z nią ma urodzoną w 1979 roku córkę Joannę. Jednak to małżeństwo nie do końca było udane. Dużo w trakcie jego trwania mówiło się na temat domniemanego romansu z aktorką Anną Majcher. Razem przygotowywali spektakl i wtedy zrodziło się między nimi uczucie. Aktorka bardzo zaangażowała się w te relacje, jednak pan Andrzej nie zostawił dla niej rodziny. Podobno wstrząsnęło nią bardzo to, gdy jednak rozwiódł się z pierwszą żoną, że związał się z inną kobietą, z którą założył ponownie rodzinę. Drugą żoną Strzeleckiego była do samego końca pani Joanna Pałucka, koleżanka z teatru Rampa. Razem wychowywali syna Antoniego, często pokazywali się razem publicznie i od razu widać było, że łączy ich bardzo duże uczucie. Zresztą pan Andrzej nigdy nie ukrywał, że rodzina jest dla niego bardzo ważna. Również bardzo dobre relacje utrzymywał z córką z pierwszego małżeństwa, która często towarzyszyła im podczas publicznych wystąpień. Ogólnie wszyscy wspominają pana Andrzeja jako osobę bardzo pogodną, życzliwą i taką, która naprawdę nie denerwuje się na innych. Sam mówił, że bardzo trudno go zdenerwować i żeby go ktoś wkurzał, to musi należeć do naprawdę wąskiego, elitarnego grona. Mówił jednak, że jeżeli już ktoś go denerwuje, to często są to sprawy polityczne. Swoich poglądów bardzo nie ujawniał, choć były one znane, ponieważ należał do Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami w 2010 i 2015 roku. No jedno jest pewne, większość osób kojarzyła go z Klanu, a był to świetny aktor. Czy nie brakowało mu propozycji filmowych? No niestety, trochę tak było. Niekiedy wydaje mi się, że komuś do czegoś mógłbym się jeszcze przydać, zachowując nawet być może znamiona artystycznej skuteczności. Skoro jednak inni nie podzielają tego poglądu, to mogę sobie tylko spekulować. Pan Andrzej mówił o sobie sam, że jest szczęściarzem, że zawsze miał w życiu szczęście, dlatego kiedy okazało się, że jest chory, również myślał, że los uśmiechnie się do niego w tym wypadku. Zawsze miałem w życiu szczęście, nie opuściło mnie ono i w tej dramatycznej sytuacji. 6 maja w USA dopuszczono lek na to schorzenie, które mam.
Jest to dla mnie szansa na uratowanie życia, ale koszt kuracji przekracza moje możliwości finansowe. W tym momencie zbieram środki na 10 podań leku. Istnieje możliwość, że będę potrzebował ich więcej. Konsultacje medyczne, dojazdy, sprzęt specjalistyczny, leki. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc. Być może szczęście mnie nie opuści tym razem. Szybko okazało się, że zarówno fani, jak i przyjaciele z branży nie opuszczą pana Andrzeja. Bardzo szybko udało się zebrać połowę wymaganej kwoty. Do pomocy włączyli się przyjaciele i koledzy aktora ze sceny, przygotowując koncert charytatywny w studio Buffo. Niestety choroba, z którą zmagał się pan Andrzej, to był nieoperacyjny rak płuc. Bardzo trudno byłoby ją wyleczyć, nawet jeżeli udałoby się zebrać tę kwotę. Pan Andrzej jednak nie doczekał leczenia w Stanach Zjednoczonych. Zmarł 17 lipca, o czym poinformowała jego żona, publikując na swoim profilu na Facebooku czarną planszę. Znajomi bardzo szybko domyślili się, o co chodzi, i pospieszyli z kondolencjami. Do samego końca walczył z chorobą. Choć drastycznie schudł, cierpiał z bólu, to chociaż zarażał ludzi radością, nie tracił ducha walki, nie tracił nadziei. By żyć, potrzebował kosztownego preparatu. Potrzebował sumy 1,5 miliona złotych na 10 dawek innowacyjnego leku. Faktycznie pan Andrzej miał nadzieję, o czym świadczy ostatni wywiad, którego udzielił dla TVP Bądźmy Razem. Naprawdę jest to wywiad wzruszający, więc jeżeli nie macie mocnych nerwów, to nie polecam wam go oglądać. Widać na nim człowieka pełnego pasji, który naprawdę bardzo prosi los, by udało mu się wyleczyć, by udało mu się przeżyć. Sam mówił o tym, że choroba go zmienia, że nie może być sobą i bardzo chciałby do siebie powrócić. Kilka godzin przed jego śmiercią na YouTubie pojawiła się piosenka Karoliny Piwosz, Zapalniczka, z niedawno napisanymi przez artystę słowami. Lecz to marzenie, to pragnienie, jak wszystko zniknie, spłonie, zostanę własnym niespełnieniem. Koniec. Jak widzicie, mimo że pan Andrzej miał jeszcze nadzieję, to też już niestety przewidywał, jak zakończy się dla niego ta walka. Myślę, że kiedy odchodzi utalentowana osoba, to zawsze jest tragedia, zawsze jest nam smutno. Szczególnie, że przez 21 lat pan Andrzej gościł w naszych domach za sprawą Klanu. Był więc dla nas osobą bardzo bliską i myślę, że jest naprawdę wiele osób, którym będzie go brakować, i ja również do tych osób należę. Jeżeli tylko bardzo za nim tęsknicie, to polecam wam, żebyście wrócili chociażby do jego ról w teatrze, telewizji albo do filmu W pustyni i w puszczy, gdzie jeszcze w sile wieku możemy go oglądać. Więc myślę, że to bardzo fajna wycieczka. Bardzo wiele osób również ze środowiska pożegnało pana Andrzeja wzruszającymi słowami, więc myślę, że jeżeli spogląda na nas z góry, to na pewno jest dumny i zadowolony zarówno z ludzi, których uczył w szkole teatralnej, jak i ze swoich fanów. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, że zawsze trzymacie rękę na pulsie. Wiedzieliście, że jestem na wakacjach i myśleliście, że może nie zauważę tych informacji. No niestety dotarły również do mnie, ale serdecznie wam dziękuję za wszystkie wiadomości z prośbą o ten odcinek, które do mnie napisaliście. Więc wybaczcie, że dzisiaj może jakieś tutaj hałasy, szumy, szmery. Robię ten odcinek dla was na wakacjach. No i oczywiście jak zawsze zachęcam was do tego, żebyście mi napisali, jak wam się dzisiejszy odcinek podobał, z czego najbardziej pamiętacie pana Andrzeja, no i o kim chcielibyście kolejne odcinki na moim kanale. Bardzo wam dziękuję, kochani. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. No trochę smutno jest, niestety.